Dziękuję bardzo. No, drodzy Państwo, ja mam takie poczucie, że szkoda, że nie spotkaliśmy się w styczniu w Gdańsku, bo wtedy wygłosiłem, wydaje mi się, ciekawszy referat niż wygłoszę do dzisiaj. I już mówię, w czym rzecz, bo wówczas przekrojowo opisałem, jak wyglądała ewolucja systemu szkolenia ubecko-esbeckiego, już jakby odcinając wątek produkcyjny od lat centrali. I te niedobory były, tutaj trochę lepiej znam, nie znam danych milicyjnych zbyt dobrze, ale dane esbeckie pokazują, że te niedobory były oceniane, że należałoby mniej więcej nawet dwu, a może nawet trzykrotnie zwiększyć liczbę przepuszczanych przez system szkolnictwa wewnętrznego przyszłych oficerów lub doszkalania oficerów. No i 72 rok to jest moment, gdzie powstaje pełen, zamknięty system, który w zasadzie przetrwał do zmian politycznych 90 roku, czyli powstaje jedna szkoła oficerska dla przyszłych oficerów SB w Legionowie na bazie dawnego Centrum Wyszkolenia MSW, Wyższa Szkoła Oficerska, o której wspomniano już imienia Felicja Dzierżyńskiego. Ona kształci tylko i wyłącznie kadry dla potrzeb SB. Analogicznie kadry oficerskie dla milicji kształci Wyższa Szkoła Oficerska imienia Jóźwiaka w Szczytnie. Poza tym powstaje oddzielna szkoła kształcąca kadry dla wywiadu, dla Departamentu Pierwszego OKKW. Rok wcześniej powstaje szkoła, o której myślę, że w całej Polsce usłyszano, ale 10 lat później, bo w grudniu 1981 roku, czyli szkoła kształcąca oficerów pożarnictwa. Bo przypominam, że pod MSW nie były podelegowane tylko i wyłącznie szkoły milicyjno-esbeckie, ale także pozostałych służb mundurowych, także, no między innymi głównym, jednym z głównych, jak nie głównym powodem strajku strażaków w Warszawie w 1981 roku, była chęć usamodzielnienia się czy wyłączenia ich zależności względem MSW. I drodzy Państwo, oprócz tego powstaje Akademia Spraw Wewnętrznych, czyli coś, co na potrzeby dzisiejsziego referatu, mojego wystąpienia nazwałem resortową alma mater. I tutaj, drodzy Państwo, faktycznie to jest podobnie zresztą jak Wyższe Szkoły Oficerskie obie w Szczytnie i w Legionowie. Ta akademia powstaje na podstawie dziennika, znaczy na podstawie aktu prawnego ustawy, która jest publikowana w Dzienniku Ustaw. I według tego dokumentu można przeczytać, że ASW kształci i wychowuje kadry organów resortu spraw wewnętrznych w celu przygotowania do objęcia stanowisk wymagających posiadania wyższego wykształcenia zawodowego. To jest o tyle ważne, że w przeciwieństwie do jasnego podziału tych szkół wyższych pierwszego stopnia, jak to w wewnętrznych dokumentach MSW określano, czyli Szczytna i Legionowa, to była szkoła wyższa drugiego stopnia. I o ile na poziomie dyskusji w kierownictwie MSW, jak ten system ma wyglądać, zastanawiano się na przykład, żeby zrobić jeden wielki, ogromny aglomerat, który kształciłby w jednym miejscu i oficerów dla milicji, dla SB i kształcił karty kierownicze dla tych pionów. Ostatecznie zdecydowano się właśnie na takie, powiedzmy, trójczłonowe, a może i czwórczłonowe, bo jeszcze właśnie jest OKKW dla wywiadu, rozwiązanie. I to jest ciekawe, bo na poziomie protokołu znalazł kierownictwa MSW wynika, że pokusiłbym się rozpocząć hipotezę, że w kierownictwie MSW z jednej strony nie darzono szacunkiem, wręcz wyszydzano osoby z wyższym wykształceniem, tytułami naukowymi, kadry naukowe nie cieszyły się prestiżem. Z drugiej, bardzo często tutaj znaleźć można sporo wystąpień pułkowników, generałów wchodzących w skład gremiów kierowniczych MSW z lat 70. Później to może już troszeczkę zanika. Pełne takich kompleksów, że ludzie z wyższym wykształceniem są źle widziani w MSW, że ci pułkownicy, po co im studia wyższe, jak oni się znają na robocie, już tak
jakby skracając te główne tezy, które tam padły, dużo częściej, dużo ambitniej rozmawiano już o tej pracy, znaczy o tych przedmiotach operacyjnych, czego się tam w bieżącej roboty, jak mówili, nauczyć. Ogólne wykształcenie, czy to prawnicze, czy szersze niż czysta sprawa prowadzenia spraw operacyjnych, postępowań karnych, dokumentowania dowodowego na potrzeby postępowań, no to już miało mniejsze znaczenie. I dlatego też to ASW z jednej strony było przymusem dla ludzi, którzy chcieli, zwłaszcza na tym poziomie niecentralnym, w skrócie powiem prowincjonalnym, czyli na poziomie komend wojewódzkich, komend powiatowych, no ci ludzie w latach 70. 80. musieli skończyć ASW, albo ten standardowy 3-letni kurs, albo studia podyplomowe, które trwały odpowiednio krócej, bądź kursy specjalistyczne, żeby te stanowiska objąć. Natomiast jeżeli już zdecydowano się na robienie, tutaj Departament Kadry i Kształcenia czasami prowadził takie badania w tych szkołach resortowych, jak w perspektywie absolwentów, czy to były cenne zajęcia, czy ta szkoła im pomagała, czy wniosła coś do ich wiedzy i obowiązków zawodowych, to raczej okazywało się, że ASW była bardziej przykrym obowiązkiem niż uczelnią, która faktycznie uczyła tych ludzi czegoś, co oni sami uznawali później w swojej bieżącej służbie za cenną rzecz. I to też widać chociażby po fakcie, że po 10 latach, w 1982 roku, czyli w okresie stanu wojennego, drodzy Państwo, z tego pierwotnego systemu, czyli 3-letniego kształcenia magisterskiego, ASW to była jedyna uczelnia resortowa, gdzie nadawano tytuł magistra, skrócono to na początku do 2 lat, później jeszcze skrócono ten program nauczania, który finalnie trwał od 1982 roku 3 semestry. Ci ludzie oczywiście pisali prace magisterskie. Pan prokurator wspomniał o tych pracach dyplomowych z Legionowa. Akurat prace z Legionowa są cenniejsze, bo one były pisane przez funkcjonariuszy SB, którzy często pisali o środowiskach, które sami infiltrowali. Właśnie przykład Maleszki i praktycznego SKS-u jest doskonałym tego przykładem. W ASW takich prac klauzulowanych, tajnych, pisanych na dokumentach operacyjnych można odnaleźć zdecydowanie mniej i pod tym kątem one może są mniej cenne. Natomiast co jest ważne wobec tych prac, no drodzy Państwo, ASW jako resortowa uczelnia bardziej w charakterze akademickim też z czasem zyskiwała pewne atrybuty pełnego ośrodka akademickiego. W połowie lat 80. kadra dydaktyczna, głównie ASW, ale także pracownicy dydaktyczni innych ośrodków szkoleniowych, zarówno milicji, jak i SB, na ASW mogli uzyskiwać się do doktora. Z danych, do których dotarłem, do 87 roku, musiałbym jeszcze to doweryfikować przez 2 ostatnie lata funkcjonowania ASW, udało się obronić ponad 60 prac doktorskich, jeżeli chodzi o kadrę ASW, i przeprowadzono 20 kilka przewodów kandydacyjnych. I mamy tutaj do czynienia, drodzy Państwo, też z sytuacją podobną jak w Legionowie, czyli w ASW też pracują znani, cenieni wykładowcy z uczelni cywilnych. To są przede wszystkim pracownicy, akademicy, którzy zajmują się prawem karnym, kryminologią, tego typu gałęziami nauki. No między innymi pod koniec lat 70. pracował w ASW, zajęcia prowadził profesor Tadeusz Hanausek, znany pewnie w Krakowie, wykładowca akademicki, który kierował wówczas, równolegle kierował katedrą kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Brun Hołyst, który no chyba każdemu, kto w jakikolwiek sposób się zetknął z kryminalistyką, musi być znany, także miał epizod pracy w Akademii Spraw Wewnętrznych.
Już kończąc, żeby nie przedłużać, bo pewne wątki, jak się uda, to rozwinę w dyskusji. Miałem jako historyk pewien problem z rozmową o ASW jako uczelni esbeckiej, bo jako żywo kształcili się tam esbecy, ale kształcili się też milicjanci. Jeżeli popatrzymy chociażby na rektorów, których miało ASW, miało ich trzech, no to w zasadzie dwóch z nich to byli ludzie, którzy całą karierę spędzili w pionach milicyjnych. Program nauczania też w zdecydowanej większości to są przedmioty fachowe dotyczące bardziej kwestii milicyjnych niż esbeckich. Dopiero ostatni rektor, no to jest taki powiedzmy pełnokrwisty esbek jeszcze z inklinacjami politycznymi, bo był nim rektor profesor Tadeusz Walichnowski, który myślę, że w większości z Państwa jest znany z bardzo bogatej kariery esbecko-partyjno-akademickiej, bo między innymi były dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. No, człowiek, który faktycznie, no, poza abstrahując od propagandowego charakteru jego dzieł, no jednak ma dość bogaty dorobek publikacyjny, że tak powiem. A problem, który poruszyłem, czyli właśnie, czy to było esbeckie, czy nie było, wydaje mi się, że tutaj największą zasługę w cudzysłowie ponoszą prawnicy, którzy pierwsi zdefiniowali katalog organów bezpieczeństwa państwa w okresie transformacji ustrojowej. Drodzy Państwo, jak w 1989 roku następowały zmiany, zanim jeszcze Służba Bezpieczeństwa została zlikwidowana, przeprowadzono wewnątrz reformę, która dzieliła w ramach Akademii Spraw Wewnętrznych obie te wyższe szkoły oficerskie, które stały się wydziałami zamiejscowymi, zarówno w Legionowie, jak i w Szczytnie. Po czym w 1990 ASW została rozwiązana. I nawet ten zapis, że ASW jest organem bezpieczeństwa państwa, prawnie jak najbardziej się liczy. Natomiast tutaj podrzucam pod refleksję, czy z historycznej perspektywy ASW powinna być uznawana za organ esbecki, czy może jednak nie. Dziękuję bardzo.